Witajcie. Jakiś czas temu w naszym poradniku Poszukiwacz Weekendowy opowiedzieliśmy w temacie, zanim wyjdziesz w teren, sprawdzimy mapę zabytków, jak szukać informacji o stanowiskach archeologicznych i innych zabytkach nieruchomych na terenie naszego kraju. Opowiedzieliśmy tam, dlaczego warto jest to po prostu wiedzieć, niezależnie od tego, czy poszukujecie zabytków, czy innych przedmiotów niż zabytki. Natomiast tutaj, w tych filmikach, postaram się Wam po prostu pokazać, w jaki sposób praktycznie wykorzystać informacje zawarte na różnych stronach, w tych różnych źródłach informacji, bo oczywiście jest ich kilka. Warto jest znać tak naprawdę każde z nich, posługiwać się tym na co dzień, planując swoje poszukiwania. W pierwszej kolejności zapraszam na tą stronę. To jest strona, która już jest tak naprawdę starą stroną mapy.zabytek.gov.pl. Natomiast tutaj dane zawarte na niej oczywiście zostały uaktualnione ostatnio. To, co widzimy tutaj, no to wiadomo, jest mapa Polski. Podział na województwa, tego tłumaczyć nie muszę. Te ikonki, które widzicie, oznaczają różnego rodzaju stanowiska, przepraszam, zabytki nieruchome, ale uwaga, tylko takie, które znajdują się w rejestrze zabytków. Tutaj mamy oznaczenie różnych rodzajów tych zabytków, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wiadomo, 40 sztuk, potem pomniki historii, zabytki nieruchome i to, co nas najbardziej interesuje tak naprawdę, czyli zabytki archeologiczne. Jak widzicie, jest to liczba nie za duża, bo 7807, ale tak jak mówiłam, są to tylko te, które zostały wpisane do rejestru zabytków. W rzeczywistości jest ich dużo, dużo, dużo więcej. Jak je znaleźć? Zanim to zrobimy, może powiem Wam jeszcze troszeczkę o czymś takim jak archeologiczne zdjęcie Polski. Często jak dostajecie z Urzędu Konserwatorskiego swoje decyzje, macie tam jakieś wyłączenia, widzicie jakieś tam oznaczenie typu AZP i jakiś numer. Co to jest tak naprawdę? Co to jest to AZP? Wejdźmy w warstwy i wybierzmy sekcję archeologicznego zdjęcia Polski. Zmienił nam się obraz. Widzimy coś takiego. Powiększmy go troszeczkę. Widzimy, że cały kraj jest podzielony na taką siatkę czerwonych prostokątów. Co to jest? To jest właśnie, to są te obszary AZP. Każdy z nich ma swój numer. Cała Polska jest w ten sposób podzielona. O, widać już tutaj numerki. Ale wrócimy jeszcze na chwileczkę do tego w ogóle, czym jest archeologiczne zdjęcie Polski. To jest taki projekt realizowany właśnie od 1978 roku. On się jeszcze wcześniej nie skończył, trwa nadal. Który polegał na tym, że na wytypowaniu w trakcie badań powierzchniowych miejsc, które są stanowiskami archeologicznymi, znaczy często po prostu tylko potencjalnymi, dlatego że ta obserwacja to była prowadzona tylko i wyłącznie na powierzchni, czyli widząc pod nogami jakieś po prostu zabytki, z reguły tak naprawdę tylko ceramikę, na ogół ceramikę, tutaj archeolodzy stwierdzali, że to są miejsca, które no, należy objąć ochroną, bo potencjalnie są tutaj stanowiska archeologiczne, coś po prostu konkretnego się działo. Takich stanowisk jest bardzo dużo. Tutaj informacja, którą widzimy, 465 tysięcy, jest już nieaktualna, bo to są dane, widzę, z 2016 roku. W tej chwili wszystkich ujętych tutaj w AZP, w tym archeologicznym zdjęciu Polski, w ewidencji zabytków, jest tak naprawdę 465,5 tysiąca stanowisk archeologicznych. Co prawda dane z 20 roku z Narodowego Instytutu Dziedzictwa mówiło o 480 już tysiącach, natomiast no, prawdopodobnie tutaj tworząc właśnie no, tą nowocześniejszą już mapę i najnowszą przede wszystkim mapę, zweryfikowano wiele tych posiadanych danych we wszystkich ewidencjach wojewódzkich. Zebrano je do kupy i w efekcie no jakby z 15 tysięcy tych stanowisk zniknęło z różnych powodów. Podobno również z takich, że niektóre miały tak naprawdę założone dwie karty ewidencyjne. Więc w tej chwili tak naprawdę jest ich 465,5 tysiąca około, bez tam kilku. Wróćmy do tej naszej mapy.
Tak jak powiedziałam, cała Polska jest tą siatką podzielona. Każdy z tych prostokącików, który widzicie, to jest obszar wielkości 37 km kwadratowych. Wiedząc, że Polska to jest 312 tysięcy km kwadratowych, to tych wydzieleń różnych wszystkich jest ponad 8, no mniej więcej 8,5 tysiąca. Jak powiedziałam, każdy z nich ma swoją tutaj liczbę. I co to jest tak naprawdę ten prostokąt? Taki prostokąt, warto wiedzieć, że to jest, jak, właśnie tak jak powiedziałam, oddzielny obszar AZP, do którego jest przypisana określona dokumentacja, to jest pełna wiedza archeologiczna, jaką zna konserwator, jaką tutaj zewidencjonowano na temat tego właśnie konkretnego obszaru. Temu prostokątowi, temu numerowi odpowiada teczka AZP w Urzędzie Konserwatorskim, w którym znajduje się taka właśnie prostokątna mapa z zaznaczonymi stanowiskami archeologicznymi oraz znajdujące się tam wszystkie, są opisane wszystkie karty tych stanowisk z pełną dokumentacją, sprawozdanie z badań, jeżeli jest, oczywiście, bo nie zawsze tak jest, są pewne braki tutaj w dokumentacji, czasami można to zaobserwować. I tutaj taka teczka AZP jest założona dla takiego obszaru. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, bo tak jak powiedziałam wcześniej, tych źródeł informacji na temat stanowisk jest więcej, ale jeżeli nam się coś nie zgadza tutaj na tych mapach, bo błędy okazuje się, że istnieją, porównujemy jedną stronę z drugą, a radzę zawsze, my to zrobimy po kolei, tutaj zaprezentujemy każdą jakby tutaj tą stronę, każde źródło informacji, natomiast fajnie już tutaj no, szukając czegoś dla siebie, planując swoje poszukiwania, warto jest tak naprawdę otworzyć sobie jednocześnie wszystkie te strony i sobie porównywać po prostu te dane. Ale jeżeli by się okazało, że coś jest nie tak, to tak naprawdę warto jest wtedy rzeczywiście zobaczyć obszar naszych poszukiwań, jaki ma numer AZP i zadzwonić do urzędu, poprosić, że chcemy zobaczyć daną teczkę, podać numer, kilka numerów, kilka obszarów, to może być tak naprawdę, umówić się i wtedy urzędnik nam na określony dzień przygotuje te teczki do wglądu. Będziemy mogli po prostu zajrzeć własnoręcznie, własnoocznie do tej dokumentacji, którą teraz po prostu jesteśmy w stanie no, tak naprawdę podejrzeć w internecie, o czym będę jeszcze opowiadać oczywiście, natomiast możemy to też zrobić po prostu w starym, dobrym stylu, czyli jechać do urzędu i to obejrzeć. Można robić zdjęcia, oni nie kopiują nam tych materiałów, natomiast my możemy sobie po prostu rozłożyć te teczki, znaczy się nie myląc materiałów, ale robić po prostu z tego zdjęcia. Tyle o AZP. I może właśnie teraz sobie obejrzyjmy wszystkie te zabytki, czyli musimy wejść, uwaga, w ewidencję zabytków. Wtedy będziemy widzieli nie tylko już te stanowiska czy inne zabytki nieruchome, o których mówiłam wcześniej w tej niewielkiej ilości, ale już po prostu wszystko, pełna ewidencja zabytków. Jakiś obszar sobie musimy tutaj wybrać. No nie wiem, może ten piątek. Geometryczny środek Polski. No i proszę, ile mamy stanowisk archeologicznych, prawda? Wystarczy przełączyć się na ewidencję zabytków i to już nie jest tam 7 tysięcy, to jest po prostu pełno. Te takie namiociki, które widzicie, nie, tak nazywam namiociki, domki, to są właśnie stanowiska archeologiczne. Są jeszcze innego rodzaju oznaczenia dla stanowisk, o, tak jak na przykład tutaj, ale to są cmentarzyska, o czym powiem zaraz. Ale wróćmy tutaj. Trzeba troszeczkę powiększać, dlatego że one, jak mamy taki ten namiocik, liczbę 5, to oznacza, że w tym miejscu bardzo blisko siebie jest aż 5 tych stanowisk. I teraz tak, mamy coś takiego, widzimy tutaj sobie te stanowiska, co możemy, czego możemy się o nich dowiedzieć.
No, sporo, dość, bo najeżdżając tutaj kursorem widzimy przede wszystkim właśnie, jaki jest tutaj wpis do numer tutaj w Narodowym Instytucie Dziedzictwa ma ta dokumentacja, jaka jest forma ochrony zabytku, czyli ewidencja zabytku, nazwa Sułkowice, stanowisko 2. Ten numer 2 to jest tak naprawdę numer stanowiska w danej miejscowości. Tak naprawdę stanowisko ma dwa numery. Mamy obszar AZP, czyli to, o czym mówiłam wcześniej, numerem tego obszaru jest 60-52 i z reguły zapis jest wtedy łamany na 19, tak? Numer stanowiska na danym obszarze AZP, czyli to z tym. Potem mamy chronologię, potem jaką to miało funkcję, to stanowisko. Dokumenty, czyli kiedy były te badania, w tym przypadku dokładność położenia przybliżona. W tym przypadku tutaj mamy 85 rok. Nic więcej z tego nie wyciągniemy, bo tutaj mamy dość precyzyjne dane o lokalizacji stanowisk, natomiast nie mamy dostępu na tej stronie do dokumentacji danego stanowiska. Taką dokumentację znajdziemy na stronie zabytek.pl, ale ta strona jest jeszcze o tyle ciekawa i warto ją również sobie otwierać, planując nasze poszukiwania, że możemy dość precyzyjnie zauważyć, porównać to z naszym obszarem poszukiwań, gdzie dane stanowisko się na pewno znajduje i czy ono jest w obrębie naszych planowanych poszukiwań, czy poza tym obrębem. To jest dla nas ważne. Nie można tego podejrzeć na tej drugiej stronie, o której mówiłam. Tutaj na razie też jeszcze do Państwa to, co widzicie, nie przemawia, natomiast ja zaraz otworzę różne inne warstwy, które nam to po prostu umożliwią, to podejrzenie. Włączmy sobie ewidencję gruntów i zabytków, włączmy sobie, tutaj mamy już wydzielenia, działki ewidencyjne, włączmy sobie również mapę topograficzną, a jeszcze sobie dołóżmy rzeźbę terenu do tego. I w tym momencie po prostu, jak przybliżymy mocno, to porównamy też numer działki. Może tak być, że strona wolno chodzi w tej chwili, więc może być ciężko. 320 jest. I w tym momencie możemy zobaczyć, o kurczę, jest tutaj stanowisko. No niedobrze, nie wiem, czy da się tutaj poszukiwać w całości. Być może, że po prostu nam konserwator część tej działki wyłączy. Może to zrobić. Natomiast działka jest dość duża, być może, że uda się to wyciąć. Jakiego rodzaju jest to stanowisko? Nowożytność, osada. Dowiemy się tak naprawdę z tej kolejnej strony, czyli tam, gdzie możemy podejrzeć dokumentację jeszcze, bo tam będą informacje zawarte w karcie zabytku na temat wielkości tego stanowiska, też przede wszystkim jego zasięgów, co dla nas jest istotne, bo od tego po prostu konserwator uzależni to, czy będziemy mogli w danym miejscu po prostu poszukiwać. Wydaje mi się, że tutaj już informacje na ten temat wyczerpałam, aczkolwiek są jeszcze różne inne funkcje przydatne. Na przykład czasami mamy takie wyłączenia na naszej dokumentacji, na naszym pozwoleniu, że z takim sformułowaniem, że w pobliżu się znajduje coś tam, jakieś właśnie stanowisko i z tego względu. To pobliże też możemy dowolnie zbadać i od tego możemy uzależnić naszą decyzję właśnie, czy złożymy odwołanie od takiej decyzji, powołując się na to, że to jest zbyt duże wyłączenie, dlatego że na przykład stanowisko jest niewielkie, z dokumentacji wynika, że mała wartość poznawcza itd., itd. Więc możemy w ten sposób po prostu argumentować nasze odwołanie, ale możemy, no, ilość argumentów zależna jest od tego, ile danych tutaj pozyskamy. I teraz tak, mamy coś takiego jak pomiary. Możemy sobie mierzyć odległość, no my sobie zmierzymy stanowisko od stanowiska akurat, 133 metry. Ale możemy też odległość stanowiska od naszego pola. Powiedzmy, że chcieliśmy poszukiwać na tym polu, ale konserwator mówi, że w miejscowości takiej to a takiej znajduje się stanowisko archeologiczne, nie wiem, i tak dalej, nie możemy tutaj szukać z tego powodu. I wystarczy wtedy sobie rzeczywiście zmierzyć i powiedzieć, no akurat tutaj jest blisko, no ale 186 metrów to też nie jest tak blisko, bardzo spokojnie moglibyśmy sobie na tym terenie rzeczywiście poszukiwać.
To tyle chyba tutaj z tej strony. Na pewno można z niej oczywiście wyciągnąć zdecydowanie więcej, ale to już Wam zostawiam do zabawy. Myślę, że te informacje na chwilę obecną z tej strony wystarczą. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.